Jego pierwsza nauczycielka wróżyła mu karierę malarza. Jak mówiła Krzyś, był uczciwy, nerwowy, kapryśny. Zaraz po maturze miał studiować na Akademii Sztuk Pięknych. Choć Paryż stał przed nim otworem. Jego plany pokrzyżowała jednak wojna. Pędzel zamienił na karabin i pióro. Był żołnierzem AK. Powstańcem. Poetą. Zginął mając 23 lata. Trzeba nam teraz umierać, by Polska umiała znów żyć. Pisał Krzysztof Kamil Baczyński. Polak wszechczasów.